Czy się spotkacie? Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów i słuchaczy na moim kanale. Dzisiaj karty Tarota i Lenormanda powiedzą Wam o tym, jakie są prognozy, byście się spotkali. Więc zobaczmy, przyglądnijmy się wróżbie, kochani. Oczywiście witam Was, zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Proszę Was również o komentarze pod filmikiem, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Proszę Was również, kochani moi, o lajki. Lajki są potrzebne dla rozwoju tego kanału. Jeśli lajkujecie z kciuczkiem w górę, to algorytmy tego kanału, czyli tak zwana sztuczna inteligencja, po prostu podwyższa się, że kanał jest wtedy częściej pokazywany, reklamowany, więc te lajki mają swoją funkcję. Więc proszę, wesprzyjcie mnie dla wymiany energii, lajkujcie, kochani, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które można nabyć oczywiście poprzez napisanie do mnie e-maila. Ja wtedy odpiszę Wam, jakie są warunki takich wróżb i kiedy mogę mieć termin, by powróżyć Wam po prostu osobiście. Dobrze, wybierzcie sobie grupę. Pierwsza grupa to karty Tarota i obelisk kwarc górski. I druga grupa to karty Lenormanda i obelisk czerwony. Jeśli chcecie obejrzeć całą wróżbę, karty Tarota i Lenormanda, to dwie rozmaite, bardzo różnorodne talie, więc może tutaj coś się uzupełnić. Tak? Dobrze. I pierwsza grupa, czyli karty Tarota. Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Wypaść. O, dobrze. Czyli mamy 10 pentakli, królową kielichów, 6 pentakli, zeks, czyli 6 pentakli i 3 miecze. Ta osoba ma zranione serce przez Was być może, że żeście zerwali, zablokowali, skończyli się kontaktować z tą osobą. Widzicie tutaj 3 miecze w sercu, zranione serce. I ta osoba jakby cierpi, czy no została jak w jakiś sposób przez Was tutaj dotknięta emocjonalnie, uczuciowo. I czy się spotkacie? 10 pentakli to bardzo dobra karta. Karta na to, że ta osoba szuka czegoś stabilnego z Wami. Królowa kielichów, czyli jesteście dla tej osoby na pewno tą królową kielichów, czyli osobą emocjonalną, uczuciową, która mu się podoba i no, tą odpowiednią partnerką do miłości, do związku. Tutaj jest chęć miłosnego związku z Wami. I sześć pentakli, jak widzicie, przepraszam, dużo mamy pentakli, czyli karty stabilności, 10 pentakli, 6 pentakli, to ta osoba no, wyobraża sobie z Wami coś stabilnego i 6 pentakli to jest harmonia, balans, brania i dawanie w równej mierze, także tak, ta osoba chce się z Wami spotkać. Chce się z Wami spotkać, pomimo, że jest tutaj przez Was zraniona i nie wiem, w jakiś sposób być może cierpiała, tak? Czy cierpi nawet jeszcze z Waszego względu.
ale chcę się spotkać i chcę czegoś stabilnego z Wami. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą, czyli karty Lenormanda lub grupa pierwsza oczywiście może zostać. Czy spotkamy się? Czy spotkamy się jeszcze? Czy spotkamy się jeszcze? Czy spotkamy się jeszcze? Czy spotkamy się jeszcze? Bukiet kwiatów, pies, słońce. Wow, piękne kwiaty. Piękne kwiaty, przepraszam. Piękne kwiaty, tak, też to jest prawda, że są na tej karcie piękne kwiaty, ale piękne karty chciałam powiedzieć. Więc tak, te piękne kwiaty mówią o tym, że ta osoba Was rzeczywiście zaprosi, że ta osoba jest wierna, lojalna, przyjacielska, można jej zaufać, jest Waszym też przyjacielem, podchodzi przyjacielsko do tego, jest to osoba, na którą można liczyć. I ta osoba chce się z Wami spotkać, dojdzie do spotkania, ponieważ tutaj mamy piękne uczucia, pozytywne myśli, chęć spotkania, namiętności. No i ta osoba za Wami tęskni, tak? Tęskni, tęsknota, myśli wieczorami, wieczorową porą, nocą. No i mamy przede wszystkim tutaj słońce i księżyc, czyli mamy, kochani, damsko-męską yin-yang, tak? Wibracje, energię, czyli męski aspekt księżyc i damski aspekt słońca. No i tutaj ten yin-yang, czyli te energie dwie się uzupełniają, tak jak dzień i noc, tak? Noc i dzień, tak jak dobro i zło, tak jak właśnie tutaj gorące, powiedzmy słońce i księżyc zimny pod ukryciem nocy, tak? Tutaj jasność i ciemność, więc tutaj te dwie energie się uzupełniają, chcą się spotkać i chcą być szczęśliwe. Jeszcze karta szczęścia pod spodem. Także tak, spotkacie się, kochani. Życzę Wam pięknego spotkania, pięknej randki, by się to spotkanie oczywiście pięknie, romantycznie potoczyło i rozwinęło. Także kochani, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.